Witam wszystkich kryptomaniaków i zapraszam na kolejną analizę techniczną pary Bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest poniedziałek, 3 września 2018 roku i naszą analizę zaczniemy sobie dzisiaj wyjątkowo od interwału dziennego. Wybrałem ten interwał z tej przyczyny, że mamy tutaj już dosyć dobre odreagowanie wzrostowe na rynku Bitcoina. Jak widzicie, cena doszła już do 50% zniesienia Fibonacciego na 26643 i jest to dosyć istotny, a nawet bardzo istotny poziom. Typowy poziom taki, na których bardzo często dochodzi do odreagowania, jeżeli chodzi o wzrosty bądź też spadki, to nie ma w tym momencie znaczenia, ale w naszym przypadku 50% zostało już ładnie uderzone, nawet lekko zostało naruszone, gdyż szczyt mamy tutaj na poziomie 26815. Pytanie oczywiście, co teraz? Otóż następnym poziomem docelowym, jeżeli ta tutaj korekta wzrostowa, powiedzmy, będzie trwała, no to jest oczywiście 61% zniesienia Fibonacciego, 27598, powiedzmy, to jest ten poziom następny poziom docelowy ewentualnie dla byków. No i zostają nam jeszcze poziomy techniczne. Jak wiadomo, dla tego całego ruchu spadkowego, który zaczął się, powiedzmy, 25 lipca 2018 roku, z poziomu 30 000, niech będzie 685, czyli dla tego tutaj ruchu spadkowego, mamy ważny poziom oporu technicznego na 28837, no i oczywiście potem, wiadomo, szczyt na 30685, czyli po wybiciu 61%, ten poziom oporu technicznego byłby ewentualnie następnym poziomem docelowym. No i to by już wskazywało, że naprawdę byki mają tutaj dosyć mocne wzrosty za sobą, no i starają się jak najwyżej tą cenę oczywiście pociągnąć, tak? Z drugiej strony, jeżeli cena zostanie tutaj na poziomie 50% zniesienia Fibonacciego i zacznie spadać, no to najprawdopodobniej będziemy mieli tutaj test tego poziomu 25300, o którym wielokrotnie już mówiłem. Tutaj nam się wyrysowała nawet ostatnio, zdaje się, że to był czwartek lub piątek, bardzo fajna świeczka sugerująca właśnie dalsze wzrosty. Szkoda tylko, że nie zamknęła się na zielono, a zamknęła się na czerwono. No i potem tu mamy trzech żołnierzy, tak ta formacja się nazywa, no i dociągnęliśmy tutaj do 50%. Także z jednej strony patrzymy teraz na 61 i potem ewentualnie na interwale dziennym na poziom 28837, a z drugiej strony pamiętamy cały czas o tym poziomie 25300, ewentualnie tutaj ten dołek był na 25000, bo to jest taki równy, ładny poziom okrągły, także on na pewno też będzie cenę przyciągał. Czyli jak na razie najprawdopodobniej kontynuujemy jeszcze tutaj te wzrosty i patrzymy na zachowanie ceny właśnie tutaj na poziomie tutaj 50% zniesienia Fibonacciego. Zobaczymy, jak byki rozegrają ten tydzień na rynku Bitcoina do złotówki. Dzięki bardzo za oglądanie tej analizy. Zapraszam na kolejną. Życzę owocnego tradingu. Do zobaczenia. Cześć, cześć.